trzymasz tą broń jedną ręką? O. Największa atrakcja systemu w tamtą stronę. Nisko, ciemno, wilgotno. Strzelają. Nie było to takie łatwe. Kilka fajnych miejsc zobaczonych. I dotarliśmy pod twierdzę Kłodzko. Mamy dwie trasy do wyboru, albo podziemną, albo twierdzę plus labirynt. Wybieramy idziemy obydwie. Obydwie, ale pierwsze idziemy na twierdzę i na labirynt, póki jest ładna pogoda, a jakby miało zacząć padać, to w podziemie możemy zawsze wleźć. Smoki wejdą w podziemie. Stanęliśmy sobie tu na parkingu. Pierwsza godzina bezpłatnie, kolejna 5 zł. No. Pewnie w sezonie jest tu tyle samochodów, że kamperem byłoby ciężko tu się ustawić. Albo wyjechać później. Jesteśmy przy kasach biletowych, wejście do twierdzy. Są różne opcje biletów i jakbyście chcieli na te wszystkie miejsca wejść, to wychodzi to dość sporo. My wzięliśmy główną trasę zwiedzania za 35 zł i za 28 ulgowy i to trwa 1,5 godziny, jest z przewodnikiem, bo tutaj poniżej twierdzy jest jeszcze jedna trasa podziemna, która jest jakby odrębna, to nie jest to samo co twierdza tutaj i tam kupuje się osobno bilet, więc my nie chcemy korzystać z labiryntu, nie będziemy zwiedzać podziemnej trasy twierdzy, tylko chcemy zwiedzić podziemną trasę miasta. Mamy teraz chwilę dla siebie, możemy pochodzić po takiej wystawie. Twierdza jest bardzo ciekawa, pan bardzo ciekawie opowiada. Nie pokazujemy wszystkiego, by mogliście się sami wybrać w to miejsce. No i bez przewodnika to takie chodzenie to jest bez sensu. Tu są takie telefony, podobno można posłuchać w tych telefonach. Jest. W Gorzanowie. Spałyśmy na piętrowych bryczach. Kto nie przywiózł z sobą koca i prześcieradeł, spał na gąsienicy. To są podobno w tych telefonach opowiedziane historie 20-letnich mężczyzn, którzy tutaj trafili do twierdzy Kłodzko i kobiet. Ale oni jako więźniowie, czy nie do pracy? Nie, praca przymusowa. To praca. Już było w czasach II wojny światowej. Chwytaj go w dwie ręce. Jokasz, muszę zrobić ci pewien test. Utrzymasz tą broń jedną ręką? Pokaż, czy masz tyle siły. No, ty silny jesteś, ty się już nadajesz. Wiesz dlaczego taki test? Dlatego i dla państwa. Dlaczego taka rzecz? Bo żołnierz musiał chwycić broń jedną ręką, drugą rękę potrzebował mieć wolną, żeby sięgnąć do takiej skórzanej torby, tak zwanej ładownicy. I zwiedzanie twierdzy za nami. Teraz idziemy na labirynt pod twierdzą. Nie wiem, czy pójdziemy jeszcze na te podziemia pod miastem, raczej które nie były pierwsze w planie, ale obstawiam, że po tym zwiedzaniu tego labiryntu to już nie będziemy mieli na to ochoty. Cała wycieczka trwa 3 godziny, czyli zwiedzanie twierdzy plus labiryntu 3 godziny. I okropnie zimno jest. Jest bardzo zimno, jesteśmy przemarznięci. Przeszywające zimno.
nie pójdziemy na podziemia miasta, ale przynajmniej będzie... Tak. Tak, ale przynajmniej będzie okazja, żeby znowu tutaj przyjechać i pod miastem połazić. Bardzo, bardzo ciekawa wycieczka, przewodnik super, grupa niewielka, więc fajnie, fajnie to wyszło. Labiryntu nie można się, nie ma wyjść ewakuacyjnych. To jest jak w tej mylnej jaskini. Tak, jest tylko jednokierunkowa i jak ktoś ma klaustrofobię, to lepiej, żeby tu nie wchodził. I wchodzimy do pierwszego korytarza. Tak. Z takich ciekawostek to ten podziemny labirynt zaczęli budować Austriacy, a później Prusacy go skończyli i trwało to 50 lat. Tak, a potem na końcu to już bądź kto to budował, bądź kto. O Jezu, jakie to żółte światła, jak w starym maluchu. A, to są takie efekty dźwiękowe. Dźwięki są. Myślimy. O. Oni tu jeszcze to kopią. Hopy to jeszcze kopią tam. A po co budowano takie korytarze? Żeby wysadzać nawet armaty wroga, podkopać się i spod ziemi wysadzić taką armatę. Tak. Wow, patrz, patrz Filip, jakie niskie. To są te niebieskie korytarze, co pan mówił, to są te odwadniające. Odwadniające, tak. Niebieskie są odwadniające, a czerwone są ostrzałowe jakieś. I jeszcze jedna ciekawostka, nigdy tego labiryntu nie użyto, nigdy nie wystrzelono o żadnej bomby, stąd... Tak, on został tylko... budowali 50 lat na marne. Wybudowany i na szczęście nie musieli go używać. W sumie tych korytarzy jest 7 kilometrów, a my przejdziemy nie wiem ile. Kilometr. Kilometr. Zaraz zaczniemy najbardziej ekstremalny odcinek, bo będzie wysokość tunelu około 90 cm niecałe. Pomyśl sobie Filipu, że wtedy tu nie było prądu. Idziemy. Aha. Do Krasnala. Tak, tunel nazywa się Krasnal. Oczywiście pan powiedział, że jeżeli ktoś nie chce iść, to nie musi. On wyprowadzi możesz sobie osobę. Przejść z nim. Kolor niebieski oznacza Krasnala. Wchodzicie do tego Krasnala, przechodzicie i dalej jak wyjdziecie z tego Krasnala, musicie się kierować wzdłuż oświetlonego korytarza, czyli mniej więcej takim korytarzem spotkamy się w tamtym miejscu. Więc teoretycznie zrobi się takie prosto niebieski Krasnal i wracacie oświetlonym korytarzem. Ja wam zgarniam w tamtym miejscu, Krasnal w tamtą stronę, nisko, ciemno, wilgotno, żeby nikt nie miał pretensji. W tamtą stronę. Największa atrakcja systemu w tamtą stronę, nisko, ciemno, wilgotno. Gdzie ten Krasnal? Szczerze powiedziawszy, myślałam, że te podziemia, ten labirynt, to bardziej będzie pic taki, wiesz, że taki kawałeczek jakiś podziemi, no, że to będzie taki bardziej pic na pieniądze. Jak a to, ta kopalnia złota. A to a tu jest się idzie? Naprawdę fajne. Warto, warto to wykupić sobie ten bilet. I idzie. Oho. Tak! Kiedy ta pusi bardzo? Szybciutko! O Jezu! O Jezu! A, poczekam. Co się stało? Na końcu widać tam już światło. Tak, widać światło. Nic nie żyje do tego. Tutaj, nie podnosi, pusty. Chyba dziś będę myślał, co chodzi. Koniec. Ale nie muszę. Chciałem jeszcze 5 km. Tata! Au, au! Nie było to takie łatwe, ale daliśmy radę. Strzelają. O
XVIII wieku to był po prostu proch. Proch, czyli mieszanka salety, siarki, węgla drzewnego, więc bardzo trujące substancje dla każdego człowieka, więc łatwo sobie to wyobrazić. Tu, gdzie było okienko strzeleckie, zawsze musiało być okienko wentylacyjne, więc jak u góry mamy te okienka, to są po prostu wentylacyjne. O-o. Awaria. Zgasła świeczka. I zaraz będzie pan żartował. Pierwsze cztery osoby są spisane na straty. Jakiś wybuch ma być. Bomby. Puh! Kto to? Stryliłem. Puh! Nie strasz. Ola Boga, a tu bomby będą strzelać. O, tutaj jakaś woda. Ja pierdzielę, no strasznie to tu musiało być bez tego światła. I Filipku, jak to dobrze, że wynaleziono elektryczność. Słyszałeś tam. I gdzie ten wybuch? Był. Rypło. No i tutaj macie wejście do trasy podziemnej pod miastem Kłodzko. My to zostawiamy na inny moment. Jak przyjedziemy pozwiedzać miasto Kłodzko, to zaliczymy wtedy też te podziemia. Dziś była twierdza i labirynt pod twierdzą. Także zostawiamy to na inny czas. Jeszcze opłata za parking. Parking 20 zł. Pierwsza godzina była za darmo, czyli byliśmy 5 godzin. No i nasz wyjazd sylwestrowy dobiega końca. Kilka fajnych miejsc zobaczonych. Jaskinia Niedźwiedzia, kopalnia Złota w Złotym Stoku? Tak, nie. No. Nie, w czym Złotej to Górze. Nieważne. Kopalnia Złota. Potem były poszukiwania skalnych grzybów, które niestety zakończyły się odkryciem własnego nowego grzyba. Troszkę fiaskiem. No i dzisiaj twierdza Kłodzko wraz z podziemiami tej twierdzy, z labiryntem. Bardzo fajna opcja. Także polecamy te tereny. Tak. I na pewno tu wrócimy, bo tu jest naprawdę wiele miejsc do odwiedzenia. No, wiele. I nawet sam pan przewodnik, który z nami był na tej dzisiaj twierdzy kłodzkiej, powiedział, co można sobie tutaj w okolicy zwiedzić. Tą sztolnię też, no nie, mówił. Sztolnie Walimskie. To miasto Osówka. W ogóle pierwszym naszym celem miało być podziemne miasto Osówka, ale nie pojechaliśmy tam, ponieważ powiedziano nam, że nie możemy tam nagrywać, że żeby móc nagrywać, to jakby musimy wejść sobie z odrębnym przewodnikiem, jakimś indywidualne zwiedzanie mieć i że to dopiero za jakiś czas możemy, bo to był teraz taki czas międzyświąteczny. Więc pewnie wrócimy może, nie wiem, na ferie tak. I uda się zaliczyć. Mamy to niedaleko, bo rzeczy. Mamy niecałe 300 km z domu, więc można śmignąć sobie raz, dwa. A fajnie tu jest. Także kończymy tą relację z Sylwestra. Wrzucimy jeszcze parę ujęć z drogi. Tak. I żegnamy się. Do następnego. Aloha. Pa. Ciebie teraz takie prywatne pytanie, nie gniewaj się na mnie. Czy ty masz zęby przednie? Przednie? Pokaż. Masz. Nie.
to ładne. No, to ty byś się nadawał. Filipek chciał wziąć kulkę, ale patrzcie. Ze styropianu.